Witam wszystkich bardzo ciepło, bardzo serdecznie, moi drodzy. Mariancello z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na kolejny film, gdzie troszeczkę pogadam, a wiecie, że lubię gadać. O czym będę dzisiaj mówił, moi drodzy? Będę mówił o strategii. Strategii w szachach. Coś tutaj spadło, mam nadzieję, że nie straszy w moim domu, nie ma tutaj duchów. W każdym razie, o czym będę mówił? Będę mówił o strategii. Czym jest ta strategia i czym się różni od taktyki? Często pada to pytanie w komentarzach, te pytania pojawiają się, więc postanowiłem zrobić o tym film. Moi drodzy, jeśli chodzi o strategię, no to powinniśmy strategię kojarzyć stricte z planowaniem krótkofalowym bądź też długofalowym, czyli to, co chcemy osiągnąć za te kilka posunięć na szachownicy. Przykładowo mogą to być poprawienia pozycji swoich bierek. Przykładowo mogą to być takie rzeczy jak stworzenie jakichś słabości w obozie przeciwnika, bądź też pozbycie się tych słabości u siebie. No, ogólnie to, do czego dążymy, tak? Chcemy osiągnąć jakąś konkretną pozycję, stworzyć jakiś konkretny łańcuch pionowy, dostać się na konkretne pole którąś z naszych bierek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o taktykę, no to to są takie błyskawiczne, momentalne to nie było najlepsze słowo, takie nagłe uderzenia, nagłe tworzenie gruźb poprzez używanie idei taktycznych, takich jak związania, szachy z odsłony, widełki, to znacie, to omawiałem już niejednokrotnie na swoim kanale, czyli strategia kojarzy nam się tutaj z natychmiastowymi groźbami, jakimiś biciami, jakimiś związaniami, widełkami, natomiast strategia, mówiłem o taktyce oczywiście, jeśli chodzi o widełki, szachy z odsłony i jakieś związania, natomiast jeśli chodzi o strategię, to kojarzymy ją z planowaniem, czyli to, co chcę osiągnąć, poprawiam pozycję swoich bierek, osiągam jakieś tam długofalowe, bądź też krótkofalowe cele. Dzisiaj mam kilka pozycji, w których będziemy mogli te idee strategiczne sobie przetrenować, potrenować. Pozycja numer jeden, moi drodzy, zwróćmy uwagę na to, że tutaj mamy goniec kontra skoczek. I teraz tak, która figura jest silniejsza? To już zależy od nas, jak te partie tutaj jako czarne poprowadzimy. Jesteśmy uczeni, byliśmy uczeni, ja również, że no goniec i skoczek mają tę samą wartość. Okazuje się, że nie zawsze wszystko oczywiście zależy od pozycji. Więc tak, jeżeli chodzi o tego gońca, no to jest to ewidentnie słaby goniec, on strzela w swoje piony, więc tutaj jego możliwości rozwoju są nikłe. Natomiast jeśli chodzi o naszego skoczka, no to trzeba przyznać, że ten skoczek może za chwilę stać się prawdziwym, istnym potworem, który tutaj zdominuje obóz przeciwnika. I tutaj takim celem strategicznym dla nas może być umiejscowienie tego skoczka na bardzo dobrym, aktywnym polu. Widzicie, o co chodzi? Pierwszym krokiem ku temu może być, moi drodzy, zagranie jakiego posunięcia? Chcielibyśmy mieć skoczka gdzie? Jak myślicie? Ten skoczek świetnie czułby się, moi drodzy, na polu D4. Jeżeli tylko mógłby jeszcze być wspierany przez któregoś z naszych pionów, no to byłby to najszczęśliwszy skoczek we wszechświecie. Jak to zrobić? Oczywiście poprzez pchnięcie E5. Moi drodzy, jeżeli chodzi o czarne pola, no to słabość występuje w obozie białego, ewidentna. Nie jest on w stanie swoimi figurami dostatecznie tych pól kontrolować. Chodzi mi oczywiście o pola czarnopolowe. I właśnie my chcemy ten fakt wykorzystać, grając E5. Po co zagraliśmy E5? Żeby za moment przejść skoczkiem, moi drodzy, na E6, a później zainstalować swojego skoczka na D4, skąd będzie tak naprawdę nietykalny. Goniec nie będzie mógł mu zagrozić, no a wiadomo, hetman oraz wieże nie będą mogły go tutaj ruszyć, no bo tutaj to groziłoby stratą jakości, tak? No być może nawet oddanie tej jakości u białego byłoby tutaj jedyną słuszną koncepcją. Po ruchu, moi drodzy, E5 mamy przykładowy ruch żwirza z F na D1, no i mamy skoczek E6, aby teraz za moment zajął on pole D4. Tutaj jeszcze odejście gońcem, aby tutaj czarne nie zyskiwały żadnego tempa z atakiem na tego gońca, chociaż tak naprawdę bicie tego gońca nie byłoby jakimś tam bombowym ruchem ze względu na to, że jest on słaby, tak? Nie wymieniamy bierek aktywnych za nieaktywne przeciwnika, no bo na tym tracimy, to logiczne. I gramy swoim skoczkiem, moi drodzy, na D4. Taka krótka idea strategiczna, poprawiamy pozycję swojej bierki. Jest to bardzo silny skoczek i jest on teraz, zapewniam was, o wiele więcej wart niż ten śmieszny goniec, który stoi na F1 i tak naprawdę żadnej roli na szachownicy nie pełni. Idziemy do pozycji, moi drodzy, kolejnej, tylko tutaj poprawię ekran, bo tutaj się coś przekrzywiło. Teraz mamy tak, dobre bierki,
kontra złe bierki, czyli ten sam temat, ten sam topic, że tak się wyrażę, co w pozycji poprzedniej. Zwróćmy uwagę na to, że możemy odbić piona z e5. Bicie piona z e5 własnym pionem nie jest najlepsze. Czopujemy tutaj, moi drodzy, sobie możliwość, czopujemy, to było dobre, wejścia skoczkiem, gdzie ta bierka po wejściu, moi drodzy, na e5, jeżeli teraz odbilibyśmy e5, to nie dość, że atakujemy hetmana, zyskujemy cenne tempo, to nasz skoczek jest znowu figurą bardzo silną. Nietykalny tutaj w centrum, kontroluje bardzo dużo pól w obozie przeciwnika. W porównaniu do tego gońca, który jest w tym momencie na e8, no to jest znacznie, znacznie silniejszą figurą. Po biciu na e5 mamy taką pozycję i zwróćmy uwagę na to, że nasz skoczek zdominował tutaj kompletnie sytuację w obozie czarnych. To jeżeli chodzi o dobre i złe bierki, takie przykłady, poprawiam szachownicę, a teraz tak, skupiamy się na słabościach w pozycji przeciwnika, bądź też u siebie. U nas nie ma tych słabości jakichś takich rażących, natomiast u przeciwnika widzimy, że no zameczek przy królu rozleciał się, ewidentnie mamy tutaj zdwojone piony na linii F i z tego trzeba zrobić pożytek. Jak widzimy słabość, no to starajmy się na tę słabość naciskać, atakować. Taka gra pozycyjna, gra strategiczna. W tym momencie jest jedno posunięcie, które przychodzi zapewne Wam do głowy, mam nadzieję, że już to widzicie, no prosi się aż, aby zagrać skoczkiem, moi drodzy, na d5, zaatakować hetmana i przy okazji zaatakować punkt f6, ten słaby punkt tego piona, który no niestety jakichś tam bardzo szalenie istotnych roli na szachownicy nie pełni. Hetman musi odejść, nie ma lekko, po ruchu hetman e6, moi drodzy, co gracie teraz, jaka jest wasza koncepcja, jeszcze raz powinniśmy nacisnąć na tę słabość, na punkt f6. Jak to zrobić? Widzicie ten ruch? Widzicie to posunięcie? Jest to oczywiście hetman, moi drodzy, H6. Białe bezlitośnie naciskają na słabości, które pojawiły się w obozie czarnych. No i wygląda na to, że nie ma szans fizycznie obronić pola F6. No niestety pole F6 musi tutaj upaść. Co za tym idzie, czarne praktycznie mają przegraną pozycję. Tutaj jeszcze taka rozpaczliwa propozycja wymiany skoczków, natomiast to nic nie zmienia, bo oczywiście my tych skoczków nie lejemy, tylko bijemy z szachem F6, król niestety musi odejść na jedyne pole H8 i mamy checkmate, moi drodzy, piękny na H7. No, tak pięknie jak to zrobiły białe, tak pięknie jak tutaj nacisnęły na słabość, która pojawiła się na polu F6, no, dawno nie widziałem czegoś takiego. Idziemy dalej, teraz tak, mamy podobną sytuację, tylko jeszcze ta słabość tutaj na F6 nie jest stworzona. Prawdopodobnie ta pozycja prowadzi do pozycji, którą mieliśmy przed momentem na ekranach. Teraz możemy nacisnąć na pewien punkt. Podpowiem, że to punkt F6. Wiadomo, jak mamy związaną bierkę przeciwnika, to nie bijemy tej bierki, tylko na nią naciskamy. Atakujemy ją pozostałymi bierkami. I co trzeba zrobić, aby nacisnąć na punkt F6? Idea strategiczna? Oczywiście, jeśli chodzi o związanie, które tutaj ma miejsce, no to jest to idea taktyczna. Ale taktyka ze strategią oczywiście też idzie w parze, tylko to trzeba jakoś logicznie połączyć. Wykorzystujemy fakt, że skoczek jest związany i naciskamy na niego poprzez ruch skoczek D5. Skoczek tak naprawdę nie może odbić ze względu na to, że poleci hetman, strata po prostu niewybaczalna dla czarnego. Jak widzicie, skoczek jest pod naporem. Jest broniony co prawda dwukrotnie, ale zwróćmy uwagę na to, że po tym biciu będzie musiał zostać odbity ten skoczek nasz, bądź też goniec, zależy czym to zabijemy, pionem. I sytuacja powtórzy się z poprzedniej partii, z poprzedniej pozycji, kiedy to mamy zdwojone, kiedy to czarne mają zdwojone piony na F6. Teraz tak naprawdę jeszcze mogłyby zagrać tym gońcem na e6, moi drodzy, czarne, ale my sobie, jak gdyby nigdy nic, lejemy skoczka, który jest na f6 i teraz tak naprawdę odbicie tego hetmanem nie wchodzi w grę. Coś trzeba z tym gońcem zrobić, atakowany jest hetman, więc odbicie pionem na f6 wchodzi w grę. Tak naprawdę znowu mamy słabość. Król otwarty, na f6 są kłopoty. To jeżeli chodzi o tworzenie słabości w obozie przeciwnika. Kolejna sytuacja. Teraz, moi drodzy, będziemy skupiać się na czymś takim jak również słabość w postaci izolowanego piona. Izolowany pion to taki, który nie może być wsparty przez swoich towarzyszy, czyli no, poprzez inne piony. Jak widzicie, izolowanym pionem tutaj u czarnego jest D5 i te izolowane piony zazwyczaj są słabością. Czasami są zaletą, ale to w takich skrajnych przypadkach, tak? W każdym razie, jeśli chodzi o tego piona w tej pozycji konkretnej na D5, no jest to pion słaby, jest to ewidentne.
ewidentna słabość, a na słabości, tak jak mówiłem, trzeba będzie naciskać i trzeba będzie je męczyć. Którą figurą, moi drodzy, należy zaatakować słabość na D5? Wieża atakuje D5, ale broni goniec. Ale tutaj nasz goniec nie pełni żadnej istotnej roli na szachownicy, natomiast po przerzuceniu go na T przekątną, tutaj na F3, teraz dwie figury atakują piona, który jest na D5. Owszem, mogłyby czarne tego piona obronić wieżą, ale czarne mają tutaj fajny taki in-between move, wtrącony ruch, wieża, moi drodzy, z F na E8. No, jest to taki ruch, można powiedzieć, troszkę tricky, taki podchwytliwy. Dlaczego? Bo czy możemy teraz tego piona wziąć? No, zastanówcie się, moi drodzy. Jeżeli wzięlibyśmy tego piona gońcem, no to goniec bije naszego i co? Możemy odbić wieżę gońca przeciwnika? Niestety nie, bo wchodzi mat. Mamy słabość ostatniego rzędu, więc tak. Jeżeli jest taka sytuacja, że jest słabość u przeciwnika, jakiś punkt jest słaby, naciskajmy na ten punkt, natomiast nie zapominajmy o własnym bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie własnego króla. W tym wypadku należy rozwiązać problem pierwszego rzędu poprzez zagranie. Jakie, moi drodzy? Macie jakiś plan? Macie jakiś pomysł? Oczywiście zwykłe H3. Ten pion poczeka, on nigdzie nie ucieknie. On nie może pójść do przodu, bo zostanie zlany, czyli po prostu stracą tego piona kompletnie czarne. Ten pion poczeka, my będziemy na niego naciskać tak sukcesywnie, krok po kroku. I teraz tak, obroniliśmy się od mata, który grozi i znowu teraz my grozimy biciem na D5. No ale czarne dołączają swoją kolejną wieżę do gry. Wieża, moi drodzy, tutaj jest A na D8, no i wszystko niby jest bronione, bo dwóch atakujących, dwóch obrońców, ale my możemy zaatakować tego piona. Tak naprawdę musimy wymyśleć jakiś plan strategiczny, jak tego piona dalej atakować swoimi bierkami. Jak widzicie, wieża z gońcem atakuje piona, a ta wieża na A1 śpi. Może tak podciągnąć swoją wieżę i tutaj kolejną wieżą, tą śpiącą za jeden, wejść na linię D i tego piona pozbawić tutaj w kolejnych kilku posunięciach życia. Co byście zagrali teraz, moi drodzy, w tym momencie? Najlepszym ruchem w pozycji jest ruch wieża D4. Dlaczego? Uniemożliwia to pchnięcie jakiekolwiek dla czarnych tego piona, czyli jest on kompletnie zablokowany i to jest przygotowanie ruchu wieża z A na D1, co pozwoli dołączyć kolejną figurę do gry, kolejną bierkę aktywnie i atakować tę słabość tutaj na D5. Co by tutaj nie zagrały tak naprawdę czarne, to my tego piona będziemy w stanie ugrać, no bo dołączymy swoją wieżę, zademonstruję Wam, no, przykładowo po ruchu hetman C5, podłączamy swoją wieżę, podciągamy tutaj z A na D1 i mamy tak, trzech atakujących, zaraz jeszcze możliwość, moi drodzy, wchodzenia gdzieś hetmanem i atakowania tego piona i wtedy będzie czterech atakujących i nie ma fizycznej możliwości tutaj dla czarnego obronić tego słabego piona, który niestety upadnie. Czyli słabość, moi drodzy, na D5 została tutaj ewidentnie, jakby to powiedzieć, żeby tutaj nie zepsuć filmu, została tutaj ewidentnie wyeksplorowana. Cóż to za angielszczyzna. No, naciskaliśmy na tę słabość ewidentnie i tutaj niestety czarne będą musiały uznać wyższość białego i stracić tego piona, który jest na D5. Myślę, że jakoś się wymiksowałem z tej chwilowej zaćmy umysłowej, że tak to nazwę. Teraz jeśli chodzi o pozycję, moi drodzy, mamy tutaj sytuację interesującą. No, niby nie widać na pierwszy rzut oka, że można wyjaśnić tę partię just like that w moment, aczkolwiek można, zapewniam Was, są słabości. Moi drodzy, są słabości i to poważne. Zwróćmy uwagę na to, że ten goniec na D4 co prawda jest strażnikiem tych czarnych pól, ale jeszcze jest, tutaj dodaję. Zwróćmy uwagę na to, że król nie został zruszowany, zarówno i biały i czarny, natomiast czarnemu królowi tutaj coś grozi. Czarnemu królowi grożą, no, nieprzyjemne rzeczy. Możemy tutaj zagrać na piękną taktykę, która będzie połączona ze strategią. Strategia to nasz plan, aby wyeliminować, i myślę, że dobrze powiedziałem to słowo teraz, obrońcę czarnych pól u czarnego. I wtedy użyć, moi drodzy, taktyki. Widzicie to wszystko? Wyobraźcie sobie, że nie ma tego gońca na D4. Co gracie wtedy? Jakiś pomysł? Jeżeli tego gońca by nie było na D4 i byłby nasz ruch, to mamy, moi drodzy, mata w dwóch posunięciach. Widzicie to? Oczywiście jest to skoczek F6 szach, król odchodzi na F8
i cyk, gramy gońcem na h6. Teraz to nie wypali, bo po prostu skoczek zostanie huknięty przez gońca. Ale być może pozbyć się tego gońca, strażnika tych czarnych pól i wygrać tę partię w sposób no, fenomenalny, tak? Poświęcając hetmana w pięknym stylu. Hetman bije d4, cóż za posunięcie. No cóż grać, trzeba odbić tego hetmana. Skoczek bije d4 i mamy mata, o którym mówiłem. Skoczek, moi drodzy, f6, szach. Król odchodzi na jedyne legalne pole, f8 i w tym momencie mamy goniec h6. Tutaj połączyliśmy możliwość uderzeń taktycznych z ideą strategiczną, czyli pozbycia się tego strażnika czarnopolowych. Czarnopolowych pól, chciałem powiedzieć. Czarnych pól w obozie czarnego, moi drodzy. Mam nadzieję, że na tym krótkim filmie troszeczkę przyjrzeliście się kwestii strategii oraz taktyki z innej perspektywy. Mówię o tych graczach, którzy tutaj nie są zbyt doświadczeni oczywiście, bo głównie dla takich dedykuję swoje filmy. Mam nadzieję, że rozróżniacie już, czym jest strategia i czym jest taktyka i jak to mniej więcej wygląda w praktyce. Jeśli chodzi o idee taktyczne, no to pokazywałem niejednokrotnie tutaj na swoim kanale, tak? Jakieś szachy z odsłony, tak jak mówiłem, związania czy też widełki. Natomiast dzisiaj przyjrzeliśmy się troszeczkę strategii, czyli temu krótkofalowemu, bądź też długofalowemu planowaniu. To, co po prostu chcemy na szachownicy osiągnąć, do czego chcemy dojść w kilku tych konkretnych posunięciach. Dobra, moi drodzy, tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że filmik się podoba. Dajcie znać, co tam u Was. Dajcie znać, jak tam Wasze szachy, czy gracie, czy rozwijacie się, czy oglądacie jakieś inne filmiki innych tutaj szachistów, którzy również udostępniają swoje jakieś partie, swoje przemyślenia na temat szachów. Dobra, mógłbym gadać i gadać, ale nie o to chodzi. Pozdrawiam po prostu. Do usłyszenia, miłego wieczoru.